We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello everybody, can you hear us? Witam wszystkich, czy nas słychać? Wydaje się, że tak. Nazywam się Thomas Schneider i reprezentuję rząd Szwajcarii. Z przyjemnością będę moderatorem tego okrągłego stołu parlamentarnego. Dwa lata temu już odbył się taki okrągły stół w Berlinie. Również wtedy moderowałem tamtą dyskusję. Cieszę się, że mogę to zrobić ponownie. Oczywiście, biorąc pod uwagę okoliczności, wielu kolegów będzie się z nami łączyło online, ale również wiele osób udało się zgromadzić tu na miejscu w Katowicach. Bardzo się z tego cieszę. Bardzo dziękuję technikom, bardzo dziękuję organizatorom tego spotkania. Cieszę się, że udało się je zorganizować. Mamy godzinę na naszą debatę, tylko godzinę, więc już przejdę od razu do przedstawienia naszego pierwszego prelegenta. Mam nadzieję, że prawidłowo wypowiem nazwisko. Jest nim pan Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu. Bardzo dziękuję. Parlamentarzystów z całego świata. Nasza debata jest kontynuacją, jak i też rozwinięciem dotychczasowej debaty parlamentarnej w ramach szczytu cyfrowego ONZ. Od 3 lat z powodzeniem wspólnie realizujemy założenia Okrągłego Stołu Parlamentarzystów, rozpoczętego w 2019 roku. Tegoroczna debata będzie dotyczyła rozwiązań legislacyjnych w promowaniu cyfrowej przestrzeni zorientowanej na użytkownika. Musimy pamiętać, że nowe technologie przynoszą nie tylko korzyści. Wiele z nich może być również źródłem istotnych zagrożeń, takich jak cyberprzestępczość, dezinformacja, manipulacja. Umiejętność weryfikacji faktów i krytycznego myślenia jest podstawą rozpoznawania fałszywych informacji i ma znaczenie dla odporności społeczeństwa na plagę fake newsów. Szanowni Państwo, władze publiczne każdego państwa powinny zmierzać do zwalczania fałszywej narracji. Unia Europejska i jej państwa członkowskie są częstym celem kampanii dezinformacyjnych, które mają osłabić jej działania i wartości. Przykładem takich działań jest dezinformacja szerzona przez reżim białoruski oraz władze Federacji Rosyjskiej wobec Polski, ale także innych państw regionu w sytuacji kryzysu migracyjnego na granicach z Białorusią. W sierpniu 2020 roku Aleksander Łukaszenka dzięki fałszerstwom oraz zastraszaniu, prześladowaniu kandydatów opozycji zwyciężył w wyborach prezydenckich. Po tych wyborach sytuacja w zakresie praw człowieka, swobód obywatelskich i instytucji demokratycznych uległa pogorszeniu. Przywódcy opozycji byli albo aresztowani, albo zmuszani do emigracji, co wywołało ogromne protesty na Białorusi. Unia Europejska nałożyła sankcje na władze białoruskie odpowiedzialne za masową rozprawę z opozycją i dziennikarzami. Próbując odwrócić uwagę od łamania praw człowieka oraz aby zdestabilizować sąsiednie kraje i zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, reżim białoruski zaczął celowo sprowadzać imigrantów, przede wszystkim z państw Bliskiego Wschodu. Należy podkreślić, że są to migranci zarobkowi, zachęceni przez reżim białoruski obietnicą przedostania się do Unii Europejskiej za wysoką opłatą. Tymczasem media rosyjskie i białoruskie otwarcie obwiniają Polskę o wywołanie kryzysu na granicy i regularnie manipulują informacjami na temat sytuacji migrantów. Montowane są ujęcia z rzekomymi skargami migrantów na działania polskich służb granicznych. Tworzone są fałszywe konta, by podszywać się pod dziennikarzy. Publikowane są posty fikcyjnych osób w różnych językach. Takim formom agresji musimy stanowczo przeciwdziałać.
to parlamenty mają dużą rolę w zapewnieniu, aby internet pozostał otwarty, a jednocześnie bezpieczny dla swoich użytkowników. Właściwe regulacje prawne powinny wspierać rozwój społeczny w erze nowych technologii. Szanowni Państwo, cieszę się, że nasza współpraca w ramach debaty parlamentarnej stale się rozwija. Mam nadzieję, że kolejne kraje gospodarze, Etiopia, Japonia, których przedstawicieli gościmy dzisiaj wśród nas, będą kontynuować ten proces. W tym miejscu pragnę również serdecznie podziękować Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Międzyparlamentarnej oraz Departamentowi Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pomoc i współpracę z Polskim Sejmem przy organizacji tegorocznej debaty parlamentarnej na szczycie cyfrowym ONZ. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych obrad. Thank you very much, Mr. Terlecki. Bardzo dziękujemy panu Terleckiemu, a następnym prelegentem będzie podsekretarz generalny do spraw gospodarczych i społecznych, pan Liu Zhenmin. Bardzo dziękuję Tomaszu za moderowanie tego parlamentarnego okrągłego stołu. Była już mowa o tym, że to drugi raz, kiedy w ramach szczytu IGF odbywa się okrągły stół parlamentarny. Chciałbym na początek bardzo serdecznie podziękować wszystkim parlamentarzystom za ich wsparcie i za zaangażowanie się w tę debatę. Chciałbym również podziękować Unii Międzyparlamentarnej za jej wsparcie udzielone na rzecz zorganizowania tego szczytu cyfrowego. Szanowni parlamentarzyści, drodzy koledzy, parlamenty to miejsca, w których powstają nowe prawa. Krajowe parlamenty to kluczowi aktorzy na scenie tworzenia nowej polityki cyfrowej. Bardzo się cieszę, że szczyt IGF jest takim miejscem, w którym posłowie i posłanki mogą wymieniać się informacjami, mogą dzielić się najlepszymi praktykami, mogą wchodzić w interakcje z innymi interesariuszami w zakresie najważniejszych, palących kwestii dotyczących transformacji cyfrowej i rozwoju nowych technologii. Drodzy koledzy, tematem tego spotkania przy okrągłym stole jest przestrzeń cyfrowa, która stawia w centrum użytkownika. Kiedy podejmowane są decyzje dotyczące regulowania technologii cyfrowych, należy przede wszystkim właściwie zrozumieć, jak działa technologia i jakie są potrzeby użytkowników. Chcemy, żeby technologia stawiała w centrum człowieka, żeby ułatwiała nasze życie. Drodzy koledzy, w ostatnich latach zaobserwowaliśmy rosnący trend, którym jest ustanawianie nowych praw na poziomie parlamentów krajowych, a które dotyczą takich kwestii jak ochrona prywatności, cyberbezpieczeństwo, regulowanie treści, które pojawiają się w przestrzeni internetowej, jak również ochrona konsumentów i użytkowników. Myślę, że jest to bardzo dobry trend i tutaj w trakcie okrągłego stołu zorganizowanego w ramach szczytu IGF chcielibyśmy porozmawiać o tym, jak poprawić ramy prawne, w jaki sposób wdrażać regulacje, które pozwolą nam poradzić sobie z zagrożeniami, które wiążą się z przestrzenią cyfrową. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby upewnić się, że te nowe zasady będą nas zbliżały do naszego celu globalnego, jakim jest przestrzeń cyfrowa stawiająca w centrum człowieka. To bardzo ważne. Musimy zrównoważyć różne prawa i zagrożenia.
musimy zaangażować się wszyscy w proces tworzenia środowiska cyfrowego, które będzie bardziej przewidywalne i bezpieczne. Mam nadzieję, że ten okrągły stół parlamentarny w ramach szczytu IGF 2021 będzie znakomitą platformą do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk i pogłębi naszą współpracę na przyszłość. Mam nadzieję, że również taka debata okrągłego stołu stanie się stałym elementem szczytu IGF. Chciałbym, żebyśmy się spotkali również w przyszłym roku. Zanim zakończę, chcę powiedzieć, że chciałbym bardzo serdecznie podziękować przedstawicielowi Unii Międzyparlamentarnej, który będzie się wypowiadać później. Chciałbym również bardzo serdecznie podziękować niższej Izbie Parlamentu Polskiego, czyli Sejmowi. Myślę, że dobrze wymówiłem to słowo, Sejm. Bardzo dziękuję za zaangażowanie się w przygotowanie tej debaty okrągłego stołu. Również bardzo serdecznie dziękuję naszemu moderatorowi Tomaszowi Schneiderowi. Wszystkim z Państwa życzę bardzo owocnych debat i czekam na wyniki naszej współpracy. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również za wprowadzenie kolejnego panelisty. Będzie to trzecia wypowiedź wprowadzająca, a wysłuchamy teraz Duarte Pacheco, prezesa Unii Międzyparlamentarnej. Dziękuję bardzo. Panie podsekretarzu generalny, panowie posłowie, panie posłanki, drodzy koledzy, koleżanki, cieszę się, że mogę być tu dzisiaj z wami i pragnę powitać wszystkich w imieniu Unii Międzyparlamentarnej IPU. Chciałbym móc być dzisiaj w Katowicach z państwem, ale niestety ostatnia fala pandemii koronawirusa uniemożliwiła mi przyjazd do Katowic. Żałuję, ponieważ wiem, że nic nie jest w stanie zastąpić komunikacji twarzą w twarz na miejscu. Jest to tak samo ważne dla nas jako jednostek ludzkich, jak i jako dla parlamentarzystów. Z drugiej jednak strony jestem zachwycony i zafascynowany technologią cyfrową i całą cyfrową infrastrukturą, która pozwala nam uczestniczyć w tym wydarzeniu bez względu na to, gdzie na świecie znajdujemy się akurat w tej chwili. Dzięki tej technologii możemy dalej pracować jako posłowie, posłanki, parlamentarzyści w czasie pandemii. Jest to jeszcze jeden przejaw tego, w jaki sposób cyfrowa technologia staje się nieodłączną częścią wszystkiego, co robimy. Dla nas jako parlamentarzystów czasami internet wydaje się czymś nieuchwytnym, czymś nie do końca zrozumiałym, czymś bardzo technicznym, ale z drugiej strony jest także częścią naszego codziennego życia. Jest także częścią życia ludzi, których reprezentujemy. Jest to sieć, która nie zna żadnych granic i która odzwierciedla wszystkie korzyści, które płyną z niezakłóconej łączności. Ta ponadgraniczna natura internetu to coś, co pozwala nam pracować w sposób wygodny. Pamiętajmy, że dzięki łączności możemy współpracować. Nie musimy działać w odosobnieniu. Możemy i musimy działać wspólnie. W zeszłym tygodniu IPU przyjęła nową rezolucję dotyczącą zwalczania przejawów wykorzystywania seksualnego dzieci za pośrednictwem internetu. Ta rezolucja podkreśla, że w poszczególnych krajach cały czas jeszcze są duże rozbieżności, jeżeli chodzi o funkcjonujące przepisy prawa. W wielu krajach istnieją cały czas jeszcze możliwości, które prowadzą do nadużyć. A więc system prawny nie do końca jest we wszystkich państwach zupełnie szczelny i nie zapewnia właściwej ochrony.
Zatem potrzebne są dyskusje takie jak ta na wysokim szczeblu. Potrzebna jest dalsza współpraca w wymiarze politycznym, aby zapewnić wolność słowa w internecie, aby zapewnić otwartość internetu, aby wykorzystywać związane z internetem możliwości gospodarcze, ale jednocześnie zwalczać przestępczość, zwalczać dezinformację, która może szerzyć się w świecie internetu. Musimy zwalczać mowę nienawiści, która także pojawia się bardzo często w internecie. Ważnym pytaniem jest to, kto tworzy i ustanawia zasady i jakie to powinny być zasady. Bardzo istotne jest tutaj polityczne przywództwo. My jesteśmy obieralnymi przedstawicielami ludzi, mieszkańców naszych krajów, naszych obywateli, a to oznacza, że ciąży na nas szczególna odpowiedzialność, ponieważ musimy działać na rzecz tych, których reprezentujemy. Bardzo cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wydarzeniu, które pozwala nam nawiązać dialog z przedstawicielami parlamentów ze wszystkich krajów. Szczyt IGF to takie miejsce, w którym możemy prowadzić wielostronny dialog. Dialog, w który zaangażowany jest zarówno sektor prywatny, jak i przedstawiciele administracji publicznej, jak też społeczeństwo obywatelskie. Musimy uczyć się od siebie nawzajem. Musimy się nawzajem szanować i dokładać wszelkich starań, aby wyciągać z naszych dyskusji jak najbardziej konstruktywne wnioski. Jestem pewien, że szczyt IGF pozwoli zacieśnić naszą współpracę na wszystkich poziomach, na każdym szczeblu i będziemy mogli wspólnie tworzyć przestrzeń cyfrową, w której centrum zawsze stać będzie użytkownik, że wszyscy będziemy mogli być z tej przestrzeni dumni. Życzę wszystkim owocnych obrad. Jestem pewien, że dojdziemy do budujących wniosków. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Mam nadzieję, że już wkrótce spotkamy się twarzą w twarz. Pan Duarte Pacheco, przewodniczący Unii Międzyparlamentarnej. Mówiliśmy tu o tym, że przemiany cyfrowe muszą stawiać człowieka na pierwszym miejscu. A pamiętajmy, że to przecież parlamentarzyści reprezentują ludzi, czyli obywateli swoich krajów. Dlatego właśnie tak ważne jest udzielenie głosu parlamentarzystom na forum szczytu IGF i dlatego właśnie organizujemy tę ścieżkę tematyczną dotyczącą prac, które toczą się w parlamentach poszczególnych krajów. Chcemy, aby parlamentarzyści mogli nawiązać dialog. Chcemy też umożliwić dialog pomiędzy parlamentarzystami, a na przykład przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, z świata biznesu i innych dziedzin. Trwają teraz prace nad takim sprawozdaniem, dokumentem, w którym zebrane zostaną wnioski wysunięte podczas obrad toczonych w ramach tej ścieżki tematycznej. Nie wątpię, że będzie to niezwykle interesujący dokument. A teraz oddam głos raz jeszcze naszym parlamentarzystom. Niektórzy z nich są z nami tutaj w Katowicach, inni uczestniczą w spotkaniu online. Teraz oddaję głos panu Abdulowi Atfawadi, czyli członkowi Rady Przedstawicieli Królestwa Bahrajnu. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Technologie cyfrowe bardzo szybko przyspieszają, jeśli chodzi o ich rozwój. Żyjemy w bardzo wyjątkowych czasach. Wcześniej nigdy w historii ludzkości nie byliśmy tak bardzo związani z tymi technologiami. Możemy dzielić się naszymi przemyśleniami, emocjami w tej przestrzeni cyfrowej. Również są zagrożenia, cyberprzestępczość naruszanie podstawowych praw człowieka, do których jesteśmy tak przywiązani. Technologia w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie.
staramy się przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, tak jak sztuczna inteligencja, konwertowanie mowy i inne technologie pomagają nam w byciu ze sobą bliżej. Staramy się cyfryzować każdą przestrzeń naszego życia, przestrzeń prywatną, osobistą, również społeczną, polityczną, edukacyjną, przestrzeń prawodawstwa. Technologie cyfrowe są nowym narzędziem w poszanowaniu praw człowieka, jednak są również wykorzystywane przeciwko nim. Zagwarantowanie praw człowieka na rzecz prawodawstwa jest bardzo ważnym elementem. Powinniśmy dążyć do zabezpieczania tych dostępnych technologii na rzecz poszanowania praw człowieka i walki z cyberprzestępczością. My w Królestwie Bahrajnu wprowadziliśmy liczne akty prawne na rzecz zapewnienia podstawowych praw cyfrowych i walki z cyberprzestępczością. Królestwo Bahrajnu jest pionierem w tej dziedzinie. Opracowano szereg ustaw zwalczających cyberprzestępczość, regulujących przestrzeń ochrony danych osobowych w tej sferze cyfrowej, a także odpowiedzialności karnej za naruszanie tych praw. Również w Królestwie Bahrajnu ratyfikowaliśmy szereg konwencji ogólnoarabskich w walce z przestępczością cyfrową czy w przestrzeni internetowej. Królestwo Bahrajnu wiedzie prym pośród wielu krajów arabskich w tej przestrzeni lokalnej. Potrzebujemy więcej wspólnych wysiłków narodowych, jak i międzynarodowych na rzecz walki z cyberprzestępczością i opracowaniem struktury prawnej ponadnarodowej na rzecz walki z cyberprzestępczością i ochrony praw człowieka. Jest to zadanie IPU i wielu innych parlamentów narodowych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To niezwykle fascynujące. W Królestwie Bahrajnu bardzo wiele się dzieje. A teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się w Europie, a konkretnie co w tej sferze robi Parlament Europejski. I tu zwracam się właśnie do przedstawicielki Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, dziękuję. Marina Kaljurand, tak się nazywam, pochodzę z Estonii. Cieszę się, że mogę zabrać tutaj dzisiaj głos, ponieważ pochodzę z takiego kraju, w którym kwestie cyfrowe są niezwykle ważne w debacie publicznej. Chciałabym podziękować panu sekretarzowi generalnemu, a także IPU Unii Międzyparlamentarnej za zorganizowanie tej ścieżki tematycznej. Cieszę się, że możemy spotkać się po raz trzeci, po raz drugi. Jestem fizycznie na miejscu, w którym odbywa się ta debata i naprawdę nie mogę się już doczekać interesujących rozmów. Jestem szczęśliwa, to dla mnie wielki zaszczyt. Także, że uczestniczę w tej debacie jako kobieta, więc mamy troszkę większą równowagę, jeżeli chodzi o płeć. Natomiast niestety jestem jedyną kobietą i to bardzo często trzeba podkreślać, kobiety muszą częściej wypowiadać się w kwestiach politycznych i w kwestiach związanych z technologiami cyfrowymi. Tutaj jeszcze mamy dość dużo do zrobienia, ale wracajmy do meritum. Wszyscy chcemy tutaj mówić o otwartym, niepodzielnym, wolnym, dostępnym dla wszystkich internecie.
To są nasze dążenia. Ale jeżeli się rozejrzymy, to zobaczymy, że w poszczególnych krajach funkcjonują różne uregulowania prawne, różne systemy prawne. A zatem ja pragnę podkreślić, że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że należy ustalić pewne międzynarodowe wartości, międzynarodowe zasady i dopiero na tej podstawie budować konkretne rozwiązania legislacyjne. Nie możemy dzielić internetu na poszczególne organizacje czy poszczególne kraje. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w każdym kraju funkcjonował inny system. Oczywiście nie jest to łatwe, ale jest to wykonalne. I wiem, bo wcześniej pracowałam w różnych organizacjach i podmiotach zajmujących się współpracą cyfrową, a zatem można to osiągnąć przy zaangażowaniu różnych interesariuszy. Podkreślam także, że my jako politycy musimy przyjąć wiodącą rolę. Oczywiście rozmawiamy z obywatelami naszych krajów, wsłuchujemy się w ich głos, wysyłamy do nich wiadomości, e-mail i komunikujemy się z nimi w różny sposób, ale musimy pamiętać, że musimy sami świecić przykładem, sami musimy kierować tym procesem. W Unii Europejskiej toczą się dyskusje na temat cyfrowych dowodów tożsamości. I w moim kraju takie dowody tożsamości zaczęto stosować już 20 lat temu. W Kenii wprowadzono je w zeszłym roku. I myślę, że w innych krajach też tego rodzaju rozwiązania można by przyjąć. Wymaga to jednak współpracy. Jeżeli chodzi o naszą rolę jako polityków, to mamy do odegrania szczególną rolę, jeżeli chodzi o na przykład ochronę prywatności. Wszyscy mówią o tym, że prawa w świecie rzeczywistym powinny być takie same jak w świecie internetowym. Musimy jednak zrobić więcej, aby chronić naszych obywateli, naszych wyborców. Mówiąc o kwestiach cyfrowych, bardzo często my jako członkowie parlamentów musimy wyjść poza naszą sferę komfortu, bo to są tematy, które być może wydają nam się troszkę za bardzo techniczne, skomplikowane. Aby to zrobić, musimy pozyskiwać nowe informacje, bo jeżeli chcemy kształtować dobre prawa, musimy opierać się na zdobytej wiedzy. A zatem to jest też nasza rola. Powinniśmy uczestniczyć w takich spotkaniach, jak to, rozmawiać ze sobą, rozmawiać z innymi interesariuszami, z członkami parlamentów w innych krajach, aby się od siebie wzajemnie uczyć i odpowiadać na swoje pytania, a także wymieniać się najlepszymi praktykami i najbardziej aktualnymi informacjami. I jeszcze drugi komentarz. Widzimy, że kwestie cyfrowe to już nie jest domena jakichś specjalistów, którzy spotykają się gdzieś tam w piwnicy i rozmawiają na rzeczy, które dla innych są kompletnie niezrozumiałe. Kwestie cyfrowe to teraz przedmiot dyskusji głównego nurtu, w tym dyskusji w parlamentach narodowych. Dzisiaj spotykamy się tutaj i myślę, że to, co mnie uderza, to to, że w Europie mamy duże szczęście, bo być może nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, że inkluzywność to nie jest coś powszechnego na świecie. Prawie połowa ludności świata nie ma dostępu do internetu i to jest coś, o czym po prostu czasami zapominamy. A zatem te kraje wysoko rozwinięte powinny być otwarte na współpracę, powinny wspierać kraje mniej rozwinięte. I jestem dumna z tego, że mój kraj uczestniczy właśnie w takich projektach, które wspierają rozwój krajów mniej rozwiniętych w innych częściach świata. I na zakończenie zastanawiam się, co my, parlamentarzyści, możemy robić na różnych poziomach, na poziomie krajowym, regionalnym, a także międzynarodowym. Na poziomie krajowym powinniśmy przede wszystkim organizować takie grupy interesu, grupy wsparcia i chyba takie grupy funkcjonują w ramach wszystkich organizacji parlamentarnych. Istnieją także
takie grupy horyzontalne przy Parlamencie Europejskim. Reprezentowane są w nich różne poglądy. Bardzo ważna jest także współpraca regionalna, ponieważ w ramach regionu łatwiej jest nam wymieniać się informacjami, spotykać się. Dla mnie to na przykład spotkania w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO. W innych regionach będą to spotkania na forach innych organizacji. Ale myślę, że takie spotkania są bardzo ważne i bardzo ważne są takie inicjatywy, jak ta inicjatywa globalnego porozumienia cyfrowego. Myślę, że w tym kierunku powinniśmy iść. Bardzo dziękujemy, Marino. Myślę, że ważna jest ta twoja uwaga na temat zbyt małego uczestnictwa kobiet w tej debacie. W Szwajcarii odbyło się takie referendum, które jednak nie zakończyło się pozytywnie, ponieważ okazało się, że co do zasady ludzie po prostu nie ufają modelom wypracowywanym przez rządy. A więc nawet taka prosta rzecz jak cyfrowy dokument tożsamości może być przedmiotem kontrowersji, jak się okazuje. I teraz już chcę przekazać głos panu Aleksandrowi Kinsteinowi, który jest przewodniczącym Komisji do Spraw Polityki Informacyjnej, Technologii Informacyjnych i Komunikacji w Dumie Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Dobry dzień, uważajmy kolegi. Niestety z jakiegoś powodu nie możemy włączyć filmu lub wideo. Przepraszam, z jakiegoś powodu organizator pisze, że nie może być włączony materiał wideo. Widzę Państwa, ale nie może nastąpić transmisja. Mam wielką prośbę do organizatorów o włączenie wizji, jeśli to możliwe. Szanowni koledzy, żeby nie stawiać tu wszystkich uczestników w niewygodnej sytuacji, z Państwa pozwolenia rozpocznę moje wystąpienie i mam nadzieję, że koledzy ze służb technicznych zdążą uruchomić tę możliwość i możliwość przekazania sygnału wideo. Może uda się załadować powtórnie. Szanowni koledzy, poproszę o kilka sekund. Ja postaram się zrestartować i rozpocząć transmisję ponownie. Or should we allow Mr. Kinstein maybe to the technicians to solve the problem and take another member of the parliament. Myślę, że w międzyczasie nasz zespół techniczny postara się rozwiązać ten kłopot, natomiast my, tak bym proponował, przejdziemy do kolejnego parlamentarzysty. Ale wydaje się, że już mamy wizję. Спасибо за Bardzo dziękuję za to, że Państwo poczekali. Mieliśmy tutaj problemy techniczne. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałbym powitać wszystkich na takim prestiżowym forum i bardzo cieszę się z możliwości wystąpienia, żeby krótko opowiedzieć Państwu o tych zmianach, które w tej chwili mają miejsce w Federacji Rosyjskiej. Przede wszystkim chodzi o zmiany legislacyjne. Trzeba powiedzieć, że internet w Rosji rozpoczął swój żywot jako eksperyment entuzjastów. To były centra naukowe, Akademia Nauk
informatyczne instytuty. I oczywiście nikt nie mógł sobie wtedy wyobrazić, że po prostu w takim krótkim czasie internet przekształci się w taką siłę, która radykalnie zmieni nasze życie i że zarządzanie internetem stanie się przedmiotem dyskusji międzypaństwowej. W naszym kraju doskonale zdajemy sobie sprawę, czym jest cyfryzacja, digitalizacja. Mamy również merytoryczne oddziały w różnych ministerstwach. Mamy również Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego i również nasz prezydent, pan Władimir Putin, określił taką ideę rozwoju dla całego kraju. Do 2030 roku będzie to transformacja cyfrowa. Bardzo wiele się tutaj zmienia, jeżeli chodzi o naszą legislację i również staramy się rozwijać nasze kadry informatyczne. W naszym kraju zawsze istniały bardzo silne i profesjonalne firmy informatyczne. Rosja jest jednym z tych krajów na świecie, które mają własne serwisy internetowe, antywirusy, kartografię internetową. Mamy również handel internetowy w naszym kraju, bardzo silny rozwój software'owy. Mamy również własne sieci społecznościowe. Mamy bardzo wiele tutaj użytkowników miejscowych. Nasza sfera internetowa dynamicznie się rozwija i w tej chwili mamy ponad 5 milionów domen, gdzie mamy .ru. I język rosyjski jest jednym z najpopularniejszych języków w internecie. Bardzo ważne jest to, że wszystkie te osiągnięcia zostały osiągnięte w warunkach otwartego rynku i otwartości. Powinniśmy również starać się to chronić. My staramy się osiągać również sukcesy w różnych częściach świata i będziemy również w przyszłości tworzyć warunki dla rozwoju naszych specjalistów również w Rosji, nie tylko na świecie. Obecnie w Federacji Rosyjskiej w celu stymulowania wzrostu mamy tutaj kilka różnych inicjatyw. Przede wszystkim mamy bezprecedensowy reżim podatkowy, czyli wszystkie firmy, które opracowują oprogramowanie, 4 razy mniejszy podatek płacą, jeżeli chodzi o składki ubezpieczeniowe. Również od 20 do 3% została obniżona stawka podatkowa dla tych firm i również zerowy podatek VAT dla tych produktów, które są zapisane w rejestrze software'u, czyli programów. I również od początku przyszłego roku będziemy mieli ten właśnie reżim podatkowy, który stworzy bardzo silną dynamikę wzrostu. Trzeba również powiedzieć, że rosyjski rynek jest i myślę, że pozostanie otwarty dla firm zagranicznych i chcę Państwa zapewnić, że w Rosji nie ma i nie może być żadnych planów, żeby zamknąć własny wewnętrzny rynek, żeby po prostu stworzyć jakiś wewnętrzny, tylko krajowy internet. Chcę powiedzieć również, że my rzeczywiście szczerze życzymy sobie, aby tutaj pojawiali się międzynarodowi gracze rynkowi, którzy mogą również pomagać nam w rozwoju naszego rynku i oczywiście pod warunkiem, że będą przestrzegać naszego prawa. Nie może mieć miejsca taka sytuacja, że jakaś firma przychodzi do nas, ma jakieś swoje zalety czy przewagi, ale nie przestrzega rosyjskiego prawa. I powtórzę tutaj, nie ma tutaj żadnej różnicy. Wszyscy powinni przestrzegać prawa rosyjskiego, czy to są firmy informatyczne krajowe, czy zagraniczne. Po prostu wymagamy przestrzegania krajowego prawa. Jest to oczywiście jednakowy wymóg dla wszystkich. I oczywiście wymagamy również płacenia podatków zgodnie z przepisami krajowymi. I oczywiście mamy nadzieję, że budowanie otwartego dialogu z międzynarodowymi gigantami, takimi jak Big Tech, może również sprzyjać stworzeniu przedstawicielstw tych firm w naszym kraju. Chcę powiedzieć, że w Dumie Państwowej wprowadziliśmy takie prawo, które nazywa się
o wprowadzeniu międzynarodowych firm na własny rynek, czyli mamy tutaj na myśli kwestie firm, które powinny spełnić trzy ważne wymogi. Po pierwsze, powinny stworzyć pełnowartościową filię w Rosji, cyfrową lub realną. Po drugie, powinny zarejestrować się w tak zwanym Roskomnadzorze, czyli w organie regulacyjnym, i powinny również stworzyć skrzynkę mailową, która umożliwi kontakt z użytkownikami rosyjskimi. Te warunki dla gigantów internetowych nie są zbyt trudne do spełnienia i pozwolą tym firmom prowadzić konstruktywny, bezpośredni dialog z naszym krajem. Bardzo często niestety mamy tutaj problemy ze względu na to, że nie istnieją upełnomocnione przedstawicielstwa czy filie tych firm, które mogłyby prowadzić dialog z władzami. I myślę, że chcemy tutaj również powiedzieć o cyfrowych prawach naszych obywateli, w szczególności o obronie i ochronie danych osobowych naszych obywateli. Jest to oczywiście wiadome, że obywatele sami mają trudności, żeby bronić swoich danych i je chronić. Mamy dobre przykłady tego, w jaki sposób giganci internetowi otwierają swoje filie w Rosji i nie mają z tym problemów, a wprost przeciwnie, mogą rozszerzać swój biznes, generować dodatkowe zyski. W szczególności takie przedstawicielstwa otworzył AliExpress, Aiher, Huawei Technology. I mamy nadzieję, że firmy, które zgodnie ze swoimi kryteriami będą kwalifikować się do wypełnienia kryteriów tej nowej ustawy, będą również dołączały się do tego szeregu nowych graczy. Chcę powiedzieć, że przestrzeń internetowa w Rosji zawsze będzie zapewniała równowagę. Jeżeli chodzi o gigantów internetowych czy informatycznych, to myślimy, że zapewniamy tutaj warunki umiarkowanie twarde czy rygorystyczne. I wiadomo, że będziemy chętnie współpracować z tymi, którzy będą chcieli konstruktywnie z nami współpracować. Tak jak już powiedziałem, międzynarodowi giganci, którzy mają do 500 000 użytkowników na dobę, powinni zarejestrować swoje przedstawicielstwo w Rosji. Ale nasz organ nadzoru oświadczył, że nie będzie stosował sankcji administracyjnych zbyt surowo, a mianowicie od 1 stycznia. Ale oczywiście liczymy na to, że w pierwszym miesiącu nowego roku Big Tech odpowiednio będzie stosował się do postanowień naszego prawa. Rosja jest jednym z krajów, która przoduje, jeśli chodzi o regulacje internetowe. Szanowny kolego, prosimy bardzo. Bardzo prosimy, żeby pan już zmierzał do wniosków, ponieważ zabraknie nam czasu dla pozostałych parlamentarzystów. Dobrze, postaram się w takim razie już przejść do konkluzji i powiedzieć, że koledzy i koleżanki, chcę powiedzieć, że oczywiście pandemia, koronawirus bardzo negatywnie wpłynął na rzeczywistość, ale również miał pewne pozytywne aspekty, czyli przyczynił się do rozwoju cyfrowego przemysłu w naszym kraju. W tej chwili mamy w Rosji bardzo duży problem z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa, ponieważ mamy do czynienia z przestępczością internetową. Widzimy tutaj duży wzrost i dlatego staramy się przeszkodzić przestępcom właśnie dzięki inicjatywom legislacyjnym. Chcemy bronić praw naszych obywateli i bronić ich przed cyberprzestępcami. I chcę powiedzieć osobno również o tym, że dla Rosji, jako dla państwa, które ma największe terytorium na planecie, ważnym jest problem mianowicie stabilności internetu i łączności internetowej na terytorium całego kraju. W tej chwili mamy bardzo intensywne prace, które są prowadzone na terytorium całego kraju, żeby zapewnić
stabilność łączności internetowej. Szanowni Państwo, przyjaciele, Rosja zawsze była otwarta na międzynarodową współpracę w zakresie cyberbezpieczeństwa i dla nas bardzo ważny jest ten dialog, który jest dla nas bardzo ważną wartością. Liczę na to, że wymiana doświadczeń międzykrajowych będzie tutaj nam sprzyjała. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękujemy. I kolejnym naszym panelistą jest Ala Gimbou, parlamentarzysta z Gambii. Bardzo dziękuję i witam wszystkich. Bardzo miło się z Państwem znowu spotkać podczas tego szczytu IGF. Chciałbym również powitać serdecznie moich kolegów, parlamentarzystów, tych, którzy są tutaj w Katowicach, ale również tych, którzy nas oglądają online. Bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać podczas tej debaty okrągłego stołu. Pamiętajmy, że posłowie, posłanki są przedstawicielami obywateli i muszą rozumieć, na czym polegają te zmiany, które w tej chwili promujemy. Bardzo szybkie tempo rozwoju technologicznego sprawia, że musimy nabywać nową wiedzę. Myślę, że to forum zachęci wszystkich parlamentarzystów na całym świecie, żeby dzielić się swoimi pomysłami i praktykami w zakresie cyfryzacji. Świat się w tej chwili bardzo szybko zmienia. Globalna łączność jest coraz to większa. Udaje nam się przerzucać pomosty pomiędzy nierównościami na całym świecie. I myślę, że my, parlamentarzyści, musimy bardzo mocno zaangażować się w tę debatę na temat cyfrowego świata. Ja jestem posłem z kraju afrykańskiego, z Gambii, i my również dostrzegamy to, że niewielu posłów rzeczywiście angażuje się w dyskusję na temat nowych technologii, brakuje wiedzy na temat technologii cyfrowych. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby na poziomie krajowym zachęcać parlamentarzystów do tego, żeby zdobywać nową wiedzę. Wdrażane są nowe prawa, opracowywane są nowe konwencje, na przykład konwencja dotycząca cyberbezpieczeństwa, jak również ochrony danych osobowych. W tej chwili musimy naprawdę nadgonić technologię i dlatego musimy działać bardzo szybko, również wdrażając nowe regulacje. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, jest to bardzo ważne, zwłaszcza w kontekście usług medycznych czy finansowych w internecie. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby afrykańska konwencja dotycząca cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych została jak najszybciej wdrożona na całym kontynencie, tak żeby nasi obywatele mieli zagwarantowaną ochronę, żebyśmy mogli żyć w takim świecie, który rzeczywiście jest chroniony. Przechodząc teraz do jeszcze innego obszaru, ale również odnosząc się do kwestii ochrony danych. Wiemy o tym, że dane są gromadzone na całym kontynencie, natomiast nie mamy odpowiednich regulacji, które by wspierały bezpieczne przetwarzanie danych. To są przecież dane, które zbierają takie platformy jak Facebook czy banki. Wiele z tych informacji wypływa poza granice kraju czy nawet kontynentu. Dlatego musimy robić więcej, żeby chronić dane osobowe obywateli, żeby upewnić się, że faktycznie nowo wdrażane regulacje spełniają wymagania naszych obywateli i stanowią dla nich właściwą ochronę. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję. I rzeczywiście ta obawa, że parlamentarzyści nie są na bieżąco z nowymi technologiami, nie dotyczy tylko państw afrykańskich. Myślę, że dotyczy nas wszystkich. Jedną z pozytywnych konsekwencji pandemii było to, że wszyscy musieliśmy się trochę lepiej zaznajomić z technologiami cyfrowymi, ale to jest taki problem, który dotyczy naprawdę nas wszystkich. I już ostatni głos w tej rundzie, w tej pierwszej rundzie, będzie to Gabriel Silva z Panamy. Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Dziękuję za udzielenie mi głosu. Będę starał się odpowiedzieć na trudne pytanie dla parlamentarzystów. Jest to pytanie dotyczące tego, w jaki sposób tworzyć regulacje, które będą chronić naszych obywateli, ale zarazem nie będą dławić innowacji. To skomplikowane pytanie, ale chciałbym się do niego odnieść. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę z tego, że decydenci mogą decydować o tym, jaka będzie przyszłość internetu. Mogą sprawić, że internet przestanie się rozwijać, ale mogą także nadać temu rozwojowi impet. Żyjemy w dobie pandemii koronawirusa. Wyobraźmy sobie, jak wyglądałby nasz świat bez internetu. Internet stał się czymś, co uratowało wielu ludzi, przedsiębiorców, osoby, które korzystały z internetu do komunikacji, a więc można powiedzieć, że dla decydentów internet to sojusznik, a nie wróg. Ale internet ma wielką moc. I te firmy, które w ramach internetu działają, także są czasami bardzo potężne. Ale wiemy, że wielka władza niesie ze sobą wielką odpowiedzialność. A więc internet to nie jest jakiś tam, jakaś tam przestrzeń, w której wszyscy radzą sobie świetnie i wszyscy są szczęśliwi, ponieważ w internecie dzieje się bardzo wiele złego i w tym zakresie decydenci muszą wiele robić, aby chronić obywateli przed pornografią, przed przemocą, która także ma miejsce w internecie. A więc nie możemy psuć internetu, nie możemy przeciwdziałać jego rozwojowi, ale musimy wprowadzać odpowiednie regulacje. Regulacje, które będą chronić między innymi prawa człowieka, te najbardziej podstawowe. Musimy także do tych praw człowieka podchodzić z uwzględnieniem lokalnego kontekstu, bo to są wszystko kwestie, które dotyczą gospodarki cyfrowej w XXI wieku, ale pamiętajmy, że musimy także zapewniać większe zasoby personelowi lokalnemu oraz organizacjom, które działają lokalnie, na przykład w zakresie ochrony praw człowieka. A zatem musimy dać im narzędzia, które pozwolą chronić obywateli w XXI wieku. Po drugie, oczywiście prawa człowieka to priorytet, ale tworząc ustawodawstwo powinniśmy brać pod uwagę podstawowe zasady, którymi kieruje się internet. I tych zasad jest cały szereg, a więc między innymi centralizacja, otwarta infrastruktura, tak aby innowacje można było tworzyć bez niczyjej zgody, równy, sprawiedliwy dostęp do internetu. I jest cała lista w internecie takich właśnie podstawowych wartości, które muszą być krzewione i które muszą być utrzymywane w internecie. Jest to coś, co jest tak naprawdę dla internetu zupełnie naturalne. Jest taki dokument, który nosi tytuł Karta Praw Człowieka w internecie. I to może być taki dokument, którym można się kierować. Ale zastanówmy się, co się dzieje, jeżeli nastąpi konflikt pomiędzy prawami człowieka, tymi zasadniczymi, podstawowymi regułami, które rządzą internetem. Myślę, że trzeba przeprowadzić wtedy badanie proporcjonalności, aby sprawdzić, jakie prawa człowieka są zagrożone i czy w jakiś sposób można ten problem rozwiązać. I na zakończenie jeszcze kilka dodatkowych uwag. Kiedy parlamentarzyści rozważają te kwestie i przeprowadzają analizę proporcjonalności, powinni współpracować i zwrócić się o pomoc do przedstawicieli różnych środowisk, środowisk akademickich, sektora prywatnego, tak aby tworzone prawo było jak najbardziej skuteczne. Pamiętajmy, że internet zmienia się każdego dnia i pamiętajmy, że parlamentarzyści nie regulują tylko kwestii internetu, ale zajmują się edukacją, zajmują się gospodarką, a więc trudno im na bieżąco
pozostawać ze wszystkimi kruczkami internetowymi, a więc to startupy, to przedstawiciele środowisk akademickich muszą wpracować, aby współpracować z rządzącymi, aby wspólnie tworzyć regulacje dotyczące internetu. Po drugie, uważam, że wielu parlamentarzystów, w tym ja sami, jesteśmy bardzo proaktywni. Staramy się tworzyć przepisy, które będą funkcjonować dobrze także w przyszłości. Ale myślę, że nie powinniśmy zawsze postępować tak agresywnie. Powinniśmy zastanawiać się nad tym, w którą stronę będzie rozwijać się technologia. Oczywiście musimy chronić naszych obywateli, ale są takie technologie, tak jak na przykład blockchain czy inne technologie, które oddają władzę i możliwości decyzyjne ludziom. A zatem trzeba wypracować jakieś orientacyjne zasady, które będą mogły lec u podstaw praw tworzonych w przyszłości. Trzeba to robić w współpracy ze środowiskami akademickimi, organizacjami typu no-profit, a także z sektorem prywatnym. A zatem podkreślam, że internet potrzebuje regulacji, ale trzeba zabezpieczyć też prawa człowieka i nie naruszać podstawowych zasad, którymi internet się kieruje. I to jest nasza rola jako ustawodawców. Dziękuję bardzo. Niestety nie mamy już więcej czasu. Praktycznie czas już nam się skończył, ale mamy jeszcze kilka minut przedłużenia, bo dobrze tutaj opisano, jak trudna jest praca parlamentarzystów. Pozwolę sobie na krótkie uwagi dotyczące tego, jak wasza praca wpływa na rozwój w wymiarze społecznym. Są pewne zjawiska, na które niestety nie macie wpływu, ale musicie sobie radzić w ramach istniejącej rzeczywistości. Ale pojawia się także takie pytanie, jak zapewnić, że będziecie mogli dobrze reprezentować obywateli swoich państw, jeżeli chodzi o kwestie, których tak naprawdę niewiele ludzi doskonale rozumie. Pamiętajmy, że technologia rozwija się bardzo szybko, jest stosowana coraz szerzej. Mamy cały czas nowe wersje oprogramowania i technologii. To wszystko zmienia się bardzo szybko, podczas kiedy procesy legislacyjne, które toczą się na forum parlamentarnym, często zajmują 5-10 lat, a więc w jaki sposób dotrzymać kroku tym zmianom, które zachodzą na naszych oczach, w jaki sposób zmienić system ustawodawczy, system legislacyjny, aby dotrzymać kroku rozwojowi technologii. Więc to są takie luźne argumenty. Miejmy nadzieję, że odniesiemy się do nich podczas kolejnych dyskusji, ale być może ktoś chciałby tak ad hoc odnieść się do tego, o czym właśnie powiedziałem. Myślę, że przedstawiciel Gambii chciałby zabrać głos. Zapraszam, mikrofon jest włączony. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. To bardzo istotne pytanie, bo my przecież chcemy reprezentować naszych obywateli, ale proces decyzyjny, proces legislacyjny często trwa bardzo długo. Bardzo długo trwa proces kształtowania prawa, między innymi dlatego, że konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych. Pamiętajmy, że technologia rozwija się niezwykle szybko. I tutaj mamy przedstawicieli organów legislacyjnych i myślę, że to potwierdzą. Bardzo często oni nie wiedzą wystarczająco dużo na temat technologii, a to znaczy, że są uzależnieni od wiedzy innych ludzi, uzależnieni od pomocy innych interesariuszy. A zatem myślę, że niezwykle ważne jest to, aby parlamentarzyści bardziej interesowali się technologią, aby starali się ją lepiej zrozumieć. Jeżeli popatrzymy na to, ilu w krajowych parlamentach jest przedstawicieli sektorów związanych z technologią, to zobaczymy, że jest ich naprawdę niewiele. Na przykład w parlamencie gambijskim jest tak naprawdę tylko dwójka parlamentarzystów, którzy mają jakieś doświadczenie z technologią. Jestem to ja oraz jeszcze jedna osoba, która tak naprawdę była moim studentem na uczelni. A zatem oczywiście te wszystkie kwestie są trudne do zrozumienia, trudno się w nie tak naprawdę wgryźć, ale musimy rozmawiać z ludźmi, musimy starać się uczyć na ten temat, a także prosić o wsparcie przedstawicieli środowisk akademickich, tak aby przyspieszyć proces legislacyjny. Bardzo dziękuję.
Ahmed Al-Mohanady chciałby teraz zabrać głos. Bardzo prosimy o krótki komentarz. Niestety nie słyszymy. Może poprosimy o włączenie mikrofonu? I'm sorry, we cannot hear you speaking. Raz jeszcze przepraszam, ale nie słyszymy niestety. Coś nie działa, nie słyszymy niestety naszego prelegenta, a może jednak? Maybe another quick remark from somebody. Niestety, może ktoś inny zatem chciałby odnieść się do tego, co usłyszeliśmy. Marino. Tak, wiemy, jak tu siedzimy na tej sali. Doskonale wiemy, że europejskie procedury są bardzo zbiurokratyzowane i to wszystko bardzo wolno działa. Więc być może czasami łatwiej jest reagować na poziomie krajowym, ale mamy pewne podstawowe wartości, podstawowe prawa, których musimy przestrzegać. A więc myślę, że powinniśmy starać się działać inteligentnie, szybko, ale także elastycznie. Oczywiście czasami pewne rzeczy są nam narzucone z góry, ale pandemia koronawirusa pokazała, że pewne rzeczy można zrobić globalnie, inne na poziomie regionalnym, a jeszcze inne na szczeblu krajowym. Musimy brać to pod uwagę. Wiele osób poniosło śmierć w wyniku epidemii koronawirusa, ale myślę, że jest to też dla nas dobra okazja, żeby czegoś się nauczyć. Dziękuję. Myślę, że nie mamy czasu na więcej uwag, ale pamiętajmy, to nie jest koniec tej ścieżki tematycznej przeznaczonej dla parlamentarzystów. Nie jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, natomiast jesteśmy oczywiście biurokratami w pewnym sensie, a zatem proszę mi pozwolić na następującą uwagę. Uważam, że trzeba przestrzegać pewnych wartości i dostosowywać się w miarę możliwości do postępu technologicznego i starać się robić to w sposób jak najbardziej elastyczny. Więc to jest taka uwaga z punktu widzenia biurokraty i myślę, że mogła być ona przydatna dla decydentów. A więc trzeba trzymać się podstawowych wartości, a resztę dostosowywać w ramach procesu tworzenia prawa. Dziękuję raz jeszcze za udział, dziękuję za uwagę. Miejmy nadzieję, że dyskusja będzie toczyć się dalej tutaj fizycznie w Katowicach, a także w przestrzeni wirtualnej przez kolejne dni naszego spotkania, także w przyszłym roku podczas szczytu IGF 2022. Dziękuję i do zobaczenia.